Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj zapraszam Was na test luksusowej henny do brwi od Christiana Laurenta. Zobaczcie, tak wygląda opakowanie. Niestety, wiecie, jest troszkę uszkodzone, dlatego, bo przewiozłam to do Norwegii. No i wiadomo, wiecie, w bagażu to tam się pogniotło, się troszkę podarło od dołu, tak? Ale widzicie, tak wygląda to opakowanie. Ja mam w odcieniu dark brown. I po wyjęciu tak to się prezentuje. Zaraz Wam przeczytam instrukcję obsługi, ale to chodzi o to, że jest, widzicie, gotowa już henna wymieszana w pędzelku. I teraz, ile to się ma utrzymywać? Wyjątkowo łatwa i wygodna w wykonaniu henna do brwi nada Twoim brwiom wyrazisty kształt i piękny, głęboki kolor. Nowoczesna formuła nie wymaga łączenia z aktywatorami. Efekt utrzymuje się do 4 dni. Formuła wzbogacona jest w bioolejek arganowy, który odżywia brwi. I teraz myślę, że wiecie co, zrobię to tak, że dzisiaj kręcę ten film, nakładam to i na końcu wrzucę Wam zdjęcie, jak to będzie wyglądało w przeciągu tych 4 dni. Myślę, że po prostu przez 4 dni pod rząd będę robiła zdjęcia i zrobię sobie też taki efekt przed i po, żeby po prostu zobaczyć, wiecie, czy po tych na przykład 3 dniach efekt się dalej będzie utrzymywał. Porównamy sobie zdjęcia. Myślę, że jest to taki fajny pomysł na szybką hennę. Widzicie, ja mam, to są moje brwi naturalne. Leciutki odcień mają, ale przy całym makijażu po prostu się gubią. Jeszcze może przeczytam sposób użycia. Przed użyciem nałożyć wokół oczu krem do twarzy w celu ochrony skóry przed zabarwieniem. Ja tego nie będę robiła, ponieważ ja uważam, że zrobię to dość precyzyjnie. Nałożyć hennę do brwi za pomocą aplikatora. Odczekać 70 minut, po czym przy pomocy wacika zmyć hennę letnią wodą. Aby uzyskać optymalny efekt koloryzacji, przed użyciem henny należy odtłuszczyć oraz dokładnie wysuszyć brwi, nie nakładać na rzęsy. Ja mam oczyszczoną skórę brwi, tak więc przechodzę do nakładania. Tutaj mam lusterko, będę się wspomagać troszkę lusterkiem. Wiecie, bo w podglądzie nie będę tego tak dobrze widzieć. To dosyć płynne. Jednak henna, jaką sobie sama robię, nie jest aż tak płynna. Mam nadzieję, że wszystko jest dosyć ostre. Teraz już tego kącika nie dam rady sobie wymalować tym pędzelkiem, ponieważ dla mnie jest on dość gruby i nieprecyzyjny, więc używam sobie mojego prywatnego pędzelka. Ten pędzelek jest akurat z Zoewy, ale wolę z Boho Beauty, tylko ten z Boho Beauty mam po prostu brudny i nie umyłam go niestety. Więc tak wygląda pierwsza brew. Nie jest idealna, ale myślę, że jest ok. Tutaj troszkę od dołu tak mi krzywo wyszło. No i ta będę miała takiego grubasa. Tak to jest poprawiać. No dobra, trudno, nie będę więcej mazać, bo nie będzie to ładnie wyglądało. Teraz przejdę do drugiej brwi. Zobaczcie, jaka różnica. Więc teraz pomaluję sobie poza kamerą drugą brew i przyjdę do Was z gotowymi brwiami.
Więc ja już tego bardziej poprawiać nie będę, bo im więcej poprawiam, tym widzicie tutaj mi wtedy gorzej wychodzi, się wszystko rozmazuje, także przestaję poprawiać. Teraz odczekam 10 minut, ponieważ było napisane, żeby odczekać 7 do 10 minut, jest godzina 12:50. Tak więc o godzinie 13 sobie zmyję tą Hannę i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Myślę, że wyszło w miarę równo. Ta brewka jest chyba troszkę cieńsza. No, ale myślę, że jest ok. Tragedii nie ma. No hej, wróciłam. Więc minęło już dokładnie 12 minut, więc teraz mam wacik z ciepłą wodą. I zmywam sobie. Będę czekać sobie z lusterko, bo ja ślepa już jestem, wiecie, i w podglądzie naprawdę nic nie widzę. Więc lustereczkiem. Więc tak prezentują się brwi od razu po zrobieniu. Myślę, że wygląda to bardzo ładnie i naturalnie. Tak. A tak wyglądały brwi w drugi dzień po zrobieniu. A tak wyglądały brwi w trzeci dzień po zrobieniu. No hej, witajcie ponownie. Przychodzę do Was po około 3 tygodniach. Od kiedy kręciłam ten wstęp tego filmu i stwierdziłam, że go opublikuję dopiero po jakimś czasie, wiecie, użytkowania, że zrobię sobie tą hennę kilka razy, żeby zrobić taką rzetelną recenzję. Nagrałam Wam oczywiście też pierwsze wrażenie i wszystko, ale teraz chciałabym dograć takie... opinie po takim dłuższym użytkowaniu. Więc... myślałam, że ona będzie nam może troszkę inna niż ta, wiecie, z pierwszego wrażenia. Ale uważam, że jest to bardzo fajna rzecz, ponieważ jest może troszkę mniej trwała niż henna, ale wiecie, henna zajmuje sporo czasu, no cię sporo, no troszkę więcej, ponieważ trzeba ją rozmieszać, trzeba poczekać, aż troszkę zwiąże i w ogóle. A tutaj z tym jest, widzicie, o tyle szybko, że prosto z opakowania sobie nakładam. I wiecie, nie muszę nic mieszać. Nie muszę po prostu nic. Nie muszę po prostu nic robić oprócz nałożenia na brwi. Przepraszam, mam lekką chrypę. Jeszcze jestem troszkę chora. No jedyne co, to ten pędzelek jest po prostu... O, widzicie. Jedyne co, to ten pędzelek jest po prostu dosyć grubiutki. I... dosyć grubiutki i nie dam rady tutaj sobie ogonka nim wyrysować, ponieważ jest dla mnie zbyt gruby. Więc tak, ta henna się trzyma na brwiach około tych 4-5 dni, jak obiecuje producent. Także wiadomo, już przez te ostatnie dni jest po prostu słabsza, ale dalej jest.
nie można by ci powiedzieć, żeby jej nie było. Więc domaluję sobie brwi. Widzicie, teraz już muszę używać pędzelka. Widzicie, teraz do końcówki muszę używać pędzelka. Akurat teraz chwyciłam za pędzelek z Zoiwy 317. Dobra, nie będę poprawiać. No może troszkę. Dobra. Maluję drugą brew i za chwilkę do was wracam. Więc jak mogliście zobaczyć na przyspieszeniu, tą brew zrobiłam całkowicie tym pędzelkiem, także również się da. Ta zrobiona pędzelkiem Zoiwy jest nawet troszkę grubsza niż ta, więc można. No uważam, że wyszło spoko. Więc ja jestem z tego zadowolona. Jest to jako dla mnie, dla mamy malutkiego dziecka, jest to super ułatwienie, super udogodnienie, ponieważ wieczorem po prysznicu mogę szybciutko sobie maznąć te brwi, na to zawsze będzie czas. A jednak wiecie, rozmieszanie henny, to wszystko, to na to nie zawsze mam czas. W ogóle ostatnimi czasy, jak młody był chory, to nie miałabym czasu na hennę. A jednak na to miałam czas, więc myślę, że jest to fajne. No, polecam Wam. Jest tutaj napisane po prostu luksusowa henna do brwi. Ja mam w odcieniu dark brown. Nie jestem pewna, czy były inne kolory, ponieważ ja w Rossmanie byłam tylko tak, wiecie, na szybko, ponieważ z młodym się nie da być długo na zakupach. Więc ja po prostu chwyciłam opakowanie i wyszłam, ale wiem, że chwyciłam ostatnie. Nie było na półce więcej, ale nie było na półce innych, więc nie wiem, czy jest tylko ten dark brown, czy jest może jeszcze jakaś blondynka czy coś, bo to jest, no jednak jest to ciemne. No oczywiście teraz ja to jeszcze będę musiała zmyć po 5 minutach, o ile się nie mylę. No tutaj nie ma jest napisane, to było na kartoniku było napisane, ale wydaje mi się, że po 5 minutach właśnie trzeba było zmyć. Więc to jeszcze nie będzie aż takie ciemne, ale i tak będą to ciemne brwi. Ale wiecie, jak ja sobie to lekko przypudruję, to i tak to się zgra ładnie z resztą twarzy. Więc do meritum. Jeżeli macie ochotę na szybką hennę, naprawdę to jest bardzo szybkie, to Wam polecam. Jest to na pewno lepsze, według mnie, jest to lepsze niż zwykła henna, ponieważ jest to szybsze. Oczywiście zwykła henna się utrzymuje troszkę dłużej, ponieważ mówią, że do około 2 tygodni. No u mnie się utrzymuje tak około tydzień czasu. Ale wiecie, tydzień to jest 7 dni. Więc 7 dni, a 5 dni to nie jest duża różnica, a jest to dużo szybsze. Więc serdecznie ją Wam polecam. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy film. Jeżeli tak, to zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, będzie mi na pewno bardzo miło. A my widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia, cześć!